Kochani, wchodząc na wspólną drogę, pragniemy Wam podziękować. Ale nie martwcie się, nie będą to podziękowania w klasycznej formie, które wywołują wiele wzruszeń. Oszczędzę jeszcze rękaw mojego już męża od łez. Z przymrużeniem oka chcemy przypomnieć Wasze słowa, które słyszeliśmy będąc małą słodką pyzą i małym uroczym żnącem. Nie jedz tyle słodyczy, bo cię zębi. Jak nie będziesz się uczyć, to łopata czeka. Pieniądze z nieba spadają? Kiedy obiad? Jak się ziemniaki ugotują? Zjedz chociaż mięso, a ziemniaki zostaw. Czy ja mówię po chińsku? Posprzątaj w pokoju. Nie siedź tyle przed telewizorem, bo oślepniesz. A ja chodzę i po was wszystkich sprzątam. Ty nie jesteś wszyscy. Wyłącz wszystko z prądu, bo idzie burza. Mamo, idziesz do sklepu? Kup mi coś. Bozia rączek nie dała? Jest coś słodkiego w domu? Cukier. Mamo, mogę? Zapytaj tatę. Tato, mogę? Zapytaj mamę. Nie rób zeza, bo ci tak zostanie. Żeby kózka nie skakała? Na sufit jeszcze te nogi załóż. Nie, bo nie. Nie zjesz obiadu, nie dostaniesz słodkiego. A jak ktoś ci każe skoczyć do studni, to też skoczysz? Beze mnie byście zginęli. Nie siadaj na betonie. Nie wypinaj języka, bo ci krowa nasika. Wyjmij łyżeczkę, bo oko sobie wydłubiesz. Na co czekasz? Na oklaski? Zobaczysz, jak będziesz miała swoje dzieci. Kładź się już spać. A po tym wesołym akcencie osoby wrażliwe są proszone o przygotowanie chusteczek, bo nie bylibyśmy sobą, gdyby zabrakło części wzruszającej. Kochani rodzice, to dziś 7 maja, dzień, na który od dawna czekaliśmy. Od zawsze powtarzaliśmy, że ślub kościelny jest dla nas najważniejszy. Dlatego dziękujemy Wam za to, że jesteście razem z nami, za Wasze błogosławieństwo, życzenia i wsparcie. Ale zacznijmy wszystko od początku. Dziękujemy za dar życia, bo bez Was by nas tu nie było. To przy Was stawialiśmy pierwsze kroki i wypowiadaliśmy pierwsze słowa. Dziękujemy za trud, który włożyliście w nasze wychowanie. Dziękujemy za wykształcenie. Pomimo chwil zwątpienia, byliście naszym wsparciem. Dziękujemy, że czuwaliście przy naszych łóżkach szpitalnych. Dziękujemy za miłość, którą nas obdarzyliście. Za rodzeństwo, bez którego byłoby nudno. Dziękujemy, że nauczyliście nas dążyć do celu i spełniać marzenia. Los był nam bardzo przychylny, ponieważ rzadko się zdarza, żeby dwie osoby marzyły o tym samym. A my jeszcze jako dwójka obcych sobie ludzi wymarzyliśmy sobie magiczną chwilę w magicznym miejscu. Mimo przeciwności w postaci pandemii udało nam się spełnić nasze wspólne marzenie i jednogłośnie mówimy, że marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. Wujku Adamie, dziękuję, że począwszy od chrztu towarzyszyłeś w mojej sakramentalnej drodze, a dziś poprowadziłeś mnie do ołtarza. Dziękuję za wszystkie rozmowy, które trwały godzinami, za wiele mądrych i życiowych rad, za uwiecznienie mojego gadulstwa od małego. Więc będzie co pokazywać i opowiadać wnukom. Renato, wujku Zbyszku, dziękuję, że to właśnie Wy od początku towarzyszycie mi w najważniejszych sakramentach, poczynając od chrztu po dzisiejszy wspaniały dzień. Dziękuję za to, że dzieliliście się ze mną wskazówkami, dobrymi radami. Dziękuję za wsparcie, dobroć i wszystkie radosne chwile. Aniu, Mariuszu, dziękuję za to, że traktujecie mnie jak odchowaną swoją córkę, chociaż dla wielu jestem młodszą siostrą albo siostrą bliźniaczką Ani. Dziękuję za wsparcie, opiekę i każdą wspólnie spędzoną chwilę. Dziękujemy.